To żadne ufo, a to słońce poboczne. Ufo to brednie. No właśnie, dzisiaj sprawdźmy tą hipotezę mówiącą o słońcu pobocznym. Czy rzeczywiście ufo to ufo, a słońce poboczne to zupełnie inne zjawisko? Dzisiaj będziemy analizować, sprawdzać, czym jest tak naprawdę Słońce poboczne, a więc zjawisko, które występuje. W ogóle, no jeżeli ktoś to po raz pierwszy usłyszał, jak? No przecież Słońce jest tylko jedno, poboczne. To co, są dwa Słońca, trzy Słońca z boku, z lewej, z prawej, w pośrodku? No właśnie, jak się ma teoria Słońca pobocznego do UFO? Kto tutaj ma rację? Sprawdźmy to. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij grze w a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Jak wiecie, wielokrotnie to mówię na moim kanale. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby nikomu nie narzucać swoje zdanie, żeby ludziom przedstawiać różne tak naprawdę punkty widzenia, a żeby na końcu ludzie sobie wyrobili tak naprawdę opinie na dany temat, na, ta, na temat na danego zjawiska. Tak samo dzisiaj chciałbym przedstawić zjawisko, które nazywa się słońcem pobocznym, i też bardzo radykalne takie głosy. Przeciwników UFO, którzy mówią UFO, UFO to są brednie. Tak naprawdę ludzie widzą słońce poboczne i interpretują to, że to jest po prostu UFO. No, ja mm, zgadzam się z tym, że każdy ma prawo do swojego zdania, tak? Ktoś może być i zwolennikiem, zagorzałem UFO i przeciwnikiem. Każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie, tak? Byle po prostu nie odbywał się to w sposób jakiś agresywny czy narzucający. Natomiast zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Ja przedstawię też swoją opinię, zdanie, co na ten temat sądzę pod koniec tego filmu. Natomiast będę się pasiłkował oczywiście informacjami, które zostały przedstawione na Wikipedii, to powiem też komentarz od siebie. Bo niewątpliwie wiele osób, yy, znaczy tak, ogólnie tak, y, UFO, tak, y, wiele przeciwników UFO mówi, że jeśli chodzi o UFO, to można to podciągnąć pod wiele e kwestii, pod wiele praktycznie zjawisk, tak, a że to może być na przykład wojsko, albo to drony wojskowe, albo to zjawiska po prostu jakieś astronomiczne, takie e, uhm, anyway, po prostu, które zachodzą w, w, w atmosferze, atmosferyczne zjawiska i tak dalej. Natomiast czym jest to słońce poboczne? Słońce poboczne jest to zjawisko optyczne, w atmosferze jest ono jasną plamą światła powstające na przecięciu halo Opisanego oraz kręgu perchalicznego. No, takie troszeczkę skomplikowane, jak kto się nie orientuje, no ale tak to wygląda z punktu widzenia takiego nie wiem, astrofizyki, tak. Natomiast y, opis, tak, zjawisko występuje często po obu stronach Słońca, szczególnie dobrze jest widoczne, gdy Słońce jest nisko nad horyzontem. Im Słońce znajduje się wyżej, tym większa jest odległość Słońc pobocznych od miejsca przecięcia się halo. 22-stopniowego 22 i kręgu perhelicznego. E, tak? E, I to halo opisane, e, tak, to jest inaczej halo w postaci jasnego, zniekształconego owalu opisującego halo 22. E, tak? Przy równowiernym rozłożeniu kryształów lodu w atmosferze halo opisane jest najjaśniejsze na dole i górze A słabsze z boków. Yy, znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, no, yy, ktoś nie musi się na tym znać, ale zobaczmy sobie takie proste doświadczenie, proste... Proste zjawisko to jest, a, oczywiście abstrahuję od tego przykładu, ale na przykład, jak mamy tutaj szklankę wody i włożymy do tej szklanki wody słomkę czy też łyżeczkę, no to jak patrzymy, to po prostu e, ta łyżeczka nie jest w linii prostej, tylko się zaamuje, tak? Bo jakby tutaj, e, a przecież łyżeczka jest prosta, tak? Czy słomka zaamuje się po prostu, jakby w tej wodzie, bo tak jest jakby e, takie zjawisko, tak optyczne, taka złuda optyczna, można powiedzieć. Więc tak samo tutaj w tym przypadku tego słońca pobocznego, to nie oznacza, że są trzy słońca, tylko po prostu takie odbicie my widzimy, ale to nie znaczy, że istnieją trzy słońca, tak? No i teraz tak, słońce słońca poboczne są jednym z najczęściej obserwowanych typów halo. Powstają one w wyniku załamania się promieni słonecznych na kryształach lodu występujących w formie sześciokątnych płytek opadających w pozycji poziomej, podobnie jak opadające liście. Niekiedy sprzyjających w warunkach, gdy jest się ponad chmurami, na przykład na pokładzie samolotu w górach, e, tak, możliwe jest dostrzeżenie e, na pokładzie samolotu, albo w górach, możliwe jest dostrzeżenie podsłońca i towarzyszących mu podsłońc pobocznych poniżej horyzontu. Powstają one podobnie jak zwykłe słońca poboczne, przy większej liczbie odbić światła od płaskiej poziomej powierzchni kryształków lodu. Zjawisko takie obserwować można także w przypadku halo powstającego wokół Księżyca a więc takie informacje tutaj podaje wikipedia no i tutaj rzeczywiście tak to, to praktycznie to słońce poboczne może da, dawać taki obraz, że widzimy kilka Słońc, tak, tak naprawdę trzy, że widzimy trzy słońca. Natomiast teraz pytanie jest takie najważniejsze. Poznaliśmy tak naprawdę, jakby tutaj, teorię naukową. Mam nadzieję, że Was ją nie znudziłem, bo nie o to mi chodziło, tylko chodziło mi przybliżenie, no ale trzeba było troszeczkę się wgryźć tą materię, tą naukę. Sam nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o to, ale chcę też, żeby to, to było bardziej zrozumiałe. Natomiast. Teraz pozostaje pytanie, czy rzeczywiście przeciwnicy UFO mają rację, że słońce poboczne, to co widzą ludzie, to jest nie jest UFO, tylko słońce po prostu poboczne. I ja powiem tak, w niektórych przypadkach rzeczywiście, natomiast istnieje bardzo dużo y, tutaj przypadków i dowodów na to, że UFO istnieje rzeczywiście. Y, tak, co ja nie mogę oczywiście stwierdzić w 100%, bo żeby to stwierdzić, y, sam bym musiał to UFO widzieć, tak, musiałbym na to poświęcić po prostu tak, y, y, wiele lat praktycznie pracować tak na, nad tym i tak dalej, zajmować się tym tak na przykład, nie wiem, Robert Bernatowicz, jego fundacja, tak, no to ma niezbite dowody i to. Natomiast y, y, tutaj, y, 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 ja bym powiedział w ten sposób, tu są jakby dwie odmienne sprawy, nie da się podciągnąć praktycznie tutaj e, e, jakby tego po prostu, tego, tego tego słońca, tak, pobocznego pod każdy przypadek UFO. W niektórych przypadkach to rzeczywiście może występować, natomiast nie w każdym praktycznie tutaj przypadku, więc taka teoria Moim zdaniem ona jest do odrzucenia, tak? Oczywiście są tam kwestie, że tam UFO to mogą być tam drony i tak dalej, czy kwestie jakby e, albo zmyślone przez niektóre osoby, albo po prostu tak e, zdarzenia, które rzeczywiście miało miejsce natomiast halo poboczne to też nie jest takie częste zjawisko, co warto po prostu o tym wspomnieć, tak, nie jest to takie częste, ja pamiętam po raz pierwszy, jak się spotkałem na przykład z taką sprawą, tak, ktoś mi powiedział o tym słońcu pobocznym, to mówił, że miał wrażenie, że po prostu ta osoba miała wrażenie, że tak, coś z nią nie jest nie tak, tak, tak się mówi, że gwiazdki widziałem, tak, że albo po prostu tutaj wzrok oczopląsu dostajesz, to mówię, no kurczę, patrzę na niebo, a tam są trzy słońca, tak? No nie kłamie ci, widziałem trzy słońca. No tak, były trzy słońca, bo widziałeś po prostu to słońce poboczne, więc to zjawisko, które no, bardzo rzadko występuje, ale ono rzeczywiście ma miejsce. Oczywiście w przypadku UFO też się pojawiają teorie dotyczące na przykład pioruna kulist, kulistego. Ja tą teorię przedstawiałem na moim kanale, tak? E, to też y, po prostu niektórzy mogą podciągnąć, że piorun kulisty jest to UFO, ale szczerze na ten temat mówiłem w osobnym filmiku. Ja tutaj przedstawiam po prostu tak daną teorię, przedstawiam argumenty za i przeciw, na końcu wam, zostawiam to do oceny, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Natomiast tak, te przypadki UFO to jest jakby jedna sprawa, też rzeczywiste, tak, natomiast druga sprawa to jest tutaj to słońce poboczne, gdzie oczywiście zwykły Kowalski, on może nie znawać sobie sprawy jakby z takich zjawisk, które występują, czy właśnie ten piorun kulisty, czy na przykład to słońce poboczne, i może to interpretować w, kontekst, w kontekście UFO, ale ludzie, którzy się po prostu, nawet nie mówię, że muszą się znać, że studia i tak dalej, ale mają mniej więc taką wiedzę, tak, no chociażby taki filmik wam to przybliży, możecie potem sobie to sp sprawdzić, zweryfikować, tak? Ktoś zobaczy na przykład na niebie takie światło, tak, zrobi zdjęcie czy filmik, zanim po prostu tak stwierdzi, że to jest ufono. No to zobaczy w internecie, czy to nie jest jakieś zjawisko atmosferyczne, i wtedy po prostu ta wie większa wiedza sprawia, że. Jesteśmy, no nie, nie chodzi o mądrzejszych, ale możemy po prostu to zweryfikować, czy to, co widzimy, to rzeczywiście jest UFO, a czy po prostu to zwykłe zjawisko atmosferyczne. Tak? No więc moim zdaniem tak, teza prawdziwa, jeśli chodzi o zjawisko poboczne, czy ona dotyczy wszystkich przypadków UFO? Nie. Występuje ona czasami. Czy są osoby, które podają, że to widziały UFO, a widziały po prostu zjawisko poboczne? Tak, tak, są Słońce poboczne, ale też są osoby, które rzeczywiście widziały UFO a to nie było słońce poboczne. Także tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o to bardzo ciekawe tak naprawdę e, zjawisko, bardzo ciekawe tak naprawdę kwestia, ale też tak to było tak muszą być spełnione określone warunki, więc nawet można później spra sprawdzić, tak? jeśli chodzi o prognozę pogody, czy po prostu pewne położenie te, danego terenu, czy rzeczywiście tam takie zjawiska tego słońca pobocznego występują, bo są pewne takie miejsca, gdzie rzeczywiście to zjawisko częściej występuje, a są miejsca, gdzie to zjawisko kompletnie nie występuje, tak? Więc no tak to właśnie wygląda. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!